Hej, witam wszystkich. Słuchajcie, znajduję się na statku Nadarashi i zrobiłem quest The Grave Digger of Darafia. Z niego dostałem, z tego questa nagrodę dostałem Niel Case. Tym można ujarzmić rączkę. Uparłem się na tego questa, może ja już tam polecę. Uparłem się na tego questa, którego naprawdę nie polecam robić samemu. Weźcie kogoś, kto już tam był na drogę, bo naprawdę samemu to można się tam ładnie pogubić, także dobra, ja już to mam, ja się cieszę, tylko żeby jeszcze tam trafić, ujarzmić tą rączkę i będę szczęśliwy, że już ją mam, tak się napaliłem na nią, że spędziłem cały dzień. Jakby nie pomoc innych, to... Ale to wiadomo. Dla mnie questy, wiecie jakie są. Długie i uciążliwe. Nawet, że są krótkie. Dobra, myślę, że tu... Już sobie damy radę. Dobra, wychodzimy, biegniemy tutaj, chociaż nie wiem, czy nie można było wejść w tą dziurę, bo to jest chyba, one i tak wszystkie prowadzą, ale idę tam, gdzie wchodziłem przez parę ładnych godzin, więc myślę, że tym razem też tak zrobię. Lecimy po nią. Niech się tylko jakaś jedna pokaże. Zaraz ją spróbujemy tym sprzętem ujarzmić. Tu mam miejsce zaznaczone. Kurde, faktycznie ten quest dla mnie to jest... The Grave Digger to mi tak utknie w pamięci. O, leci. Wiecie co, ja już sobie na hotkeju zrobiłem, żeby... O, jest. Także chyba mamy... Czyli ja już stąd powinien wyskoczyć. Co? Najpierw ich wybiję. R. Jak najbardziej. Ale chyba mi się szczotka zacięła. Tak. Dobra, sprawdźmy, czy już jest. Bo jeżeli to znikło, to czyli rączka powinna już być. Nareszcie. Gratulacje do Reno, gratulacje Adam. Więc quest udany. Chciałem wyjść na zewnątrz jeszcze. Ale coś ze szczotką jest nie tak. Także... Dobra. Nie przyciskałem tam, gdzie miałem. Ale jak widzicie, rączka gotowa. Z tego jestem dumny, zadowolony. Proszę bardzo. Śliczna, ładna. Warto było spędzić tyle godzin, aby w końcu ją zrobić. Wierzcie mi, nie było łatwo i kolorowo. Bardzo dużo osób się tu nagle pokazało. Ale nas to nie interesuje.
może sobie po prostu robią kościka. Ale proszę, tak się prezentuje nasza łapka. Więc jakby nie było, jest śliczna, ładna. Nerwy i cały ten czas poświęcony, powiem wam, opłacał się i jestem mega zadowolony, że ją mam. Polecam jak najbardziej, bo quest jak quest, ale faktycznie mont prezentuje się bardzo dobrze, czego wam życzę. Spędzicie trochę czasu, także tak jak mówię, ułatwcie sobie tym, aby ktoś z wami poszedł i po prostu wam pokazał drogę. I żebyście to mieli o wiele krócej zrobione niż ja. A ja w ten sposób będę kończył. I taśmowo pójdę. Więc szacunek, pozdrawiam, do następnego. Hej!